prawej mamy zielone poty. Piki bany. No, Nami. Nami nie zobaczyłem w tej grze, co ciekawe. Mega dziwny ban. Może się omsknął klawisz, może jednak się boją tej Nami, mają jakiś pomysł na to, albo sprawdzali przeciwników wcześniej i patrzą, a ten support gra tym czempionem często, więc go zbanuje. Tak się po prostu robi. Widzę, że Gragas również zbanowany, to już bardziej tak casualowo. Jak i Kasadin, Yasuo, może jakiś support jeszcze? Jakaś Anka? Albo, nie wiem, Leona? Jakieś Edgary, Lucian, Jinx, coś w tym stylu. Nie wiem, zobaczymy. Kazik, jednak Kazik i Eliska. Kazik, Eliska, nie zobaczymy. Ciekawe, że z tym Kazikiem to dość często go banuje, nie zobaczymy go ani razu w terenie, tak samo Yasuo, a liczyłem na to, że ten Yasuo jednak się przynajmniej raz pojawi. Pierwsze piki, lewa strona, Lucrowi, co oni tutaj wymyślą? Ja jeszcze sobie zrobię tak, żeby czat mieć, czat mega pomaga. Kto gra? Mecz o trzecie miejsce, fun for fun. Lucrowe misie na zielone poty, jakby ktoś nie wiedział. Prawa strona to są poty, lucrowe są z lewej, misie. Link do ladera jest, do drabinki oczywiście w opisie do streamu, jak ktoś ogląda nas przez internety. Także Rumble, Hekarim. Rumble dawno nie widziałem, naprawdę dawno, szmat czasu. Może to będzie ten dobry Rumble, gdzie jego ultimate, który się nazywa Equalizer. Rzucony gdzieś tam w tych wertepach takich, gdzie jest mało miejsca, na przykład na dżungli i tych przesmykach, potrafi naprawdę ugrać teamfight. Vi niestety nie była zbanowana i Vi chyba będzie od razu na nią lock. Dokładnie za tym drugim rzutem dla lukrowych misiów. Widzę, że tutaj Thresh jest też i Oriana. Oriana na midzie najprawdopodobniej i Thresh. Pytanie, czy odpowiedź będzie Anka, Leona, czy może znowu tą Zerę zobaczymy dla przeciwnego teamu. To znaczy, my się byśmy sobie całkiem spoko poradzili. Nawet całkiem spoko to jest mało powiedziane, ale naprawdę bardzo dobrze. I tu mamy Zyrkę, bo chodzi mi o to, że grali na tą Zyrę, z tego co pamiętam, i ta Zyra nie robiła większych im kłopotów, więc nie wiem, czy wybór Anki albo Leona to by nie był lepszy. Ale fajnie, że to jest po świeżości. Zyrka, Ezreal w takim razie. Chyba, że Ezreal pójdzie na mida i będzie to AP Ezreal, albo AD Ezreal na środku. Tak też może być. Może jest jakiś plan na to BO3 tutaj na początku. Że Caitlynka, Renekton, czyżby? Znowu Renekton mamy w każdej grze. Dosłownie w każdej grze jest Renekton dla któregoś z teamów. No jeszcze trochę i czyżby Kate zlokowana? Caitlyn też, myślę, że to byłaby troszkę lepsza linia, o wiele. Jeżeli chodzi o early na Zyrkę z Ezrealem, sobie spokojnie poradzą. No Caitlyn z tym range'em da sobie świetnie radę. A Ezreal, Ezreal jest miękki. Zyrka też w zasadzie nie ma co pokazać. Jak gra na Thresha, to... No nie da się tutaj nic z tym zrobić. I Katarina, czyli Katarina jednak będzie na środku. Tutaj myślę, że nie da się nic więcej wymyślić. Zielone poty to Malw na dżungli. Nie, możliwe. Na pewno na 100% by się grali Malfightem na supporcie. Na dżungli nie jestem pewien do końca. Znaczy, był taki pik na 100% Malfight w dżungli, ale to było wczoraj i teraz nie chcę skłamać. Nic. Także my mamy ostatnie tak naprawdę odliczanie do meczyku. No i zobaczymy. Ankieta do Grida 2 teraz jest bardzo poszukiwana na streamie. Nie wiem, gdzie ona jest. Tu ktoś jakieś kody rzuca, nie wiem na co, po co. Może na Grida. Nie wnikam. I tego nawet nie będę sprawdzał. O, poleciał. Starter pack do ankiety, jak zdobyć Grida. No, nam się tutaj muzyczka skończyła, bo mamy odliczanie standardowo delaya. Także jeżeli o delaya chodzi, ja będę po prostu w tym czasie odpowiadał na pytania. Staram się też troszkę tutaj sił pozostawić sobie jeszcze na finał. Nie ukrywajmy, to jest troszkę takie męczące, ale
trzeba mieć siły na cały event. To jest też, wiecie, takie zadanie dla castera, że on musi rozłożyć, nie mogę, wiecie, skakać w ogóle, jechać z koksem od pierwszej gry, bo wysiadłoby mi gardło, głos by mi wysiadł na finał, a finał jednak to jest tak najbardziej emocjonujący matchup. Na Steamie wpisać kod jakiś na strumieniu leci. Nieważne. Dobra, podsumowując te teamy, te drużyny, kto to ma większe szanse, która kompozycja jest lepsza, tak spoglądając z góry na to, to myślę, że zdecydowanie Luke robi. Przede wszystkim, na dżungli jest Vi. Vi to jest killer numer uno. Na sobie zdecydowanie lepiej leci niż Hekarim. Oczywiście Hekarimowi też nie umniejszając, ale jednak Vi jak wbije w szósty, ma takie co widzisz, że on na linie, to wystarczy, że ona się zbliży na odległość do ciebie, pozwalającą odpalić ulti, jest po tobie. Jesteś martwy, albo przynajmniej wymusi na ciebie flesza. Często jest tak, że nawet jesteś w stanie stracić flesza i ona cię jeszcze zabije z pomocą tam linii, na którą dżungluje, na którą ganka robi. Na midzie jest Orianna na Katarinę. Myślę, że Ori to się będzie lepiej sprawdzać, ponieważ znowu ten early. Katarina jest postacią, która zadaje obrażenia melee, czyli musi podejść do mnie, ona musi go uderzyć. A Orianna zasięgowo rzuca, gdzie z pasika jej base. Podstawowe ataki są mega twarde. Na topie jest Renekton. Renekton się sprawdza w zasadzie zawsze. To jest mega pewny pick. No i do tego dochodzi ta dolna linia, gdzie mamy Caitlynkę z Thrashem, która jak porównamy Ezyrę, Alzyra, no... Na Caitlyn się mega gra ciężko na początku, ponieważ cię rozklika. Zasięg na niej jest chory. Po prostu chory. Podchodzisz, ona cię klika. Chcesz jej oddać, żeby był deal za deal? Dobra, to jej oddasz, tylko że się cofasz i ona ciebie kliknie, ty już jej nie klikniesz drugi raz, więc masz 2 za 1. Do tego dochodzą te headshoty, więc ona ma bardzo łatwo ułatwioną sprawę, jeżeli chodzi o połkowanie cię na linii. Typowymi atakami zwykłymi do tego dodziku. Jeżeli ma do tego Thresha, Thresh jest naprawdę spoko, aktualnie supportem top 3, razem z Leoną i z Anką, to się świetnie sprawdza. Nic nie widać? Nie wiem, to czasami znika ten. On się tak nakłada dziwnie. Tym się nie przejmujcie. Jedynie podczas pików i banów jest taki dziwny efekt, taki po prostu nie powinno się tak dziać, nikt nie wie dlaczego, ale no, żeby było spoko. Ktoś rzucił już wykorzystany kod na stream, o nie. Ale co do tego teamu wracając, to jest na pewno tej z drugiej strony zielone poty, mają mega pod late game. Ezreal jest znacznie lepszą postacią pod late game niż Caitlyn. Zyrka jest postacią, która złapie łatwe kille, to może się dużo lepiej snowballować niż Thresh, bo może stać się takim drugim apekery, który będzie zadawał nawet więcej obrażeń niż Katarinka. Tak, scena zniknęła, bo mi się gra za moment odpali. I do tego dochodzi jeszcze Rumble na topie. Nie wiem, czy troszkę strzałem w nogę nie będzie fakt, że mają za dużo AP postaci. Jeżeli mamy małą różnorodność pod tym względem, pod względem obrażeń, jakie się otrzymuje, to można strasznie łatwo skontrolować to typowo takim budowaniem itemów. Ej, oni mają na przykład 4 AP postaci, no to głównie będzie gryzisty, okej? Okay? Tego jednego tam można, powiedzmy, w ten sposób zignorować. I to też jest pomocna informacja, jeżeli spojrzymy na kompozycję drużyny. Ona najwięcej tak naprawdę na początku mówi. Dobra, kliknę na gierkę. Żeby wam pokazać jakieś te ramki z Chiny, to tak naprawdę ludzi interesuje. U góry są postacie lukrowych misiów, na dole zielonych potów. No i tak jeszcze spoglądam na summonery, bo to też jest informacja w stylu, czy ktoś nie gra na przykład teleportacji, co podczas ganków trzeba zwrócić na to uwagę, czy jak gram na linii na kolesia, czy na przykład nie gra z barierą, a czy z ignite'em, w związku z czym będzie grał defensywnie i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze zerknę, czy tu mam wszystko dobrze ustawione, raczej tak. Dobrze, przezamieniajmy te postacie. Vi na dżungli, top, Rumble. Miej nadzieję, że dźwięk też jest w miarę spoko, nie zagłusza mnie tu czy coś. Na streamie, bo to czasami lubi się też wywrócić. Nawet ładnie ikonki poustawiane. Dobrze, wszystko jest ok. A jeszcze tutaj muszę tak, o. Kit, support zawsze na dole. I zauważyć można na samym starcie, że Zyrka gra z tym żółtym ala Jinxem na supporta, który daje złoto w postaci zabitych minionów wokół niej. Są trzy rodzaje. Jest ten, jest jeszcze ten shield, który daje ci jako supportowi melee głównie możliwość egzekutowania minionów i dawania złota swojemu adekowi. Takie dzielenie się. Jest jeszcze ten niebieski spell fire, chyba jakoś tak się nazywa, który za połkowanie przeciwnika daje ci złoto. I on jest najbardziej taki ryzykowny, mi się wydaje, ten do połkowania. Dużo częściej się ludzie decydują na albo zagranie właśnie z Doranem, albo zagranie z tym złotym. Czy będziemy mieć jakiś invade? Zobaczcie, co się dzieje. Oni chyba sobie zdają sprawę lukrowej myśli, że będzie invade i się już szykują na ten invadzik. Co się dzieje? Poty wchodzą, przodem oczywiście Hekarim. Czy się uda? No tutaj złapani będą, więc chyba będzie pierwsza krew na samym początku, ale się na meczek zaczyna. Hekarim wciągnięty, odpalony, tam jest na niego igle, więc bez już jednego summonera. Ale czy skończy się to jakąś
śmiercią, czy jakiś fizzbel, albo jeszcze wymuszenie flesza. Ezreal ucieka na dwóch i ćwierć bara życia. Puku poleciało, nie trafiło niestety Ezreala, więc chyba bez zbędnego zużycia kolejnych summonerów. Zobaczmy, każdy tutaj zawodnik ma swojego flesza z nadżu. Jedynie Ignite został odpalony, tylko Ignite na Orianie, więc ona będzie musiała na początku, póki się cooldown nie zrestartuje, uważać, czy aby nie dostanie w tym wypadku wejścia 1-1, takiego wiecie, Olina, no bo Ignite jej nie pomoże. Gra w tym wypadku na Katarinę, gdzie Katarina ma Ignite'a. Tego to są zawsze wrażenia ważne, to trzeba wszystko kalkulować. Decyzje, jeszcze raz decyzje podczas tej gry są mega ważne. I to szybkie decyzje. No nic, zakładałem, że Orianna będzie sobie tutaj radzić nieźle z Katariną na początku. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No cały czas możemy właśnie opałkować za darmo. Strzał zasięgowy. Katarina musi używać swoich skilli, żeby tutaj miniony bić. Ale ma ten plus Katarina w sumie, że nie ma many, tak? W pewnym momencie ta Orianna może tutaj wiele stracić. Hak, jakieś była próba złapania na dole, nieudana. I tutaj na pewno Caitlynka wygra. Nie ma takiej siły, żeby Ezreal wygrywał w pojedynku na Caitlyn. Po prostu to jest niemożliwe. Także zobaczymy, on mega tutaj dużo last hitów może potracić. Aktualnie już 7 elastikami prowadzi Caitlyn, ale zobaczcie, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta liczba minionów tutaj czeka na Ezreala. Pytanie, czy pod wieżą da sobie radę z tym wszystkim pozbierać, bo no wieża przeszkadza w pewnym stopniu na to elastikowanie. Musisz znacznie bardziej tutaj kalkulować, jakie obrażenia zada wieża, co ile. I na początku, jeżeli masz mało obrażeń, a tak damage, to nawet czasami nie jesteś w stanie danego last hita tutaj na minionie zgarnąć. Tymczasem jak tam góra? No bo Renekton to jest taki klasyk. Postać teraz na górę. Na Rambla to jest ciekawe, to jest, zazwyczaj się go widuje, wiecie, rynek to na przykład na Shyvana, na Mundo, na... co tam jeszcze jest takiego grubego? Na Trolla, czyli Trundla. A tutaj jest jednak Rumble. Rambla wieki nie widziałem w gierkach. Przypomnę, best of free gramy, mecz pierwszy, także 0-0, mecz na trzecie miejsce. Zobaczmy, Vi już zmierza na środkową linię, ma podwójnego buffa, trzeci level, co pozwala już jej w miarę skutecznie robić ganki. Nie jest jeszcze szósty, no to wiadomo, ale dalej Vi jest mega pod tym względem groźna. Czy będzie wchodzić, czy jakiś bait wcześniej? Problem jest taki, że Katarina się ciężko gankuje, jeżeli są miniony w pobliżu. Ona jest mega w komfortowej pozycji, kiedy tutaj idzie ta linia minionów i może sobie się aszampować, czyli skoczyć na tego miniona. No i Ezreal, ale to jest to, o czym mówiłem, będzie miał mega ciężko na początku. Jest mega papierowy, też wystarczy się ustawić w takiej pozycji dogodnej na hak i Ezreal już ma gorąco. Już musi biegać lewo, prawo, nie dać się złapać, bo wystarczy, że podejdzie pod linię minionów, spróbuje tutaj last hitować i będzie tracił życie na strzałach od Caitlyn. Zobacz, 10 last hitów więcej. Ale te miniony, czy no zawsze traci pod tą wieżą i teraz musi uważać, żeby nie zostać tak troszkę wysnajpionym tutaj ten Ezreal, czasem u góry. No, tutaj niekończąca się opowieść jak zwykle, czyli walczą całe wieki, ci górni zawodnicy, te czołgi, też Rumble. Zobaczmy, co on tutaj ma. AP widziać, nie ma żadnych itemów na AP, ale ma 31 ability power, czyli ma sterki, runy, pod ability power tutaj typowo. Chociaż pod kątem mety nietypowo. Pod kątem mety nietypowy. Pik Rambla na górę aktualnie. Ale może się sprawdzić. Zobaczmy, Vi teraz na dole, na Ezreal się tutaj pokazywa z małą mistrzem. Czyli mamy pierwszą krew dla lukrowych mistrzów, ale pytanie, czy to była dobra decyzja, żeby iść tutaj w górę. Wieża dobija i Zyrka zgarnia killa. Jeden za jednego. Właśnie, jeżeli jesteś w tym miejscu, to zawsze jest tak, wiecie, albo wracasz z powrotem, albo idziesz do góry. Pytanie, w którą stronę dostaniesz mniej strzałów od wieży. Tutaj też trzeba podejmować rozsądną wówczas decyzję. Na środku Orianna, no w sumie ma problemy z tą Katariną. Wydawałoby się, że to jednak będzie Orianna dominować, a jednak Katarina daje radę. To jest minus jednak Orianny z tą maną. Ja liczyłem na to, że jak Orianna na Katarina na początku powinna dawać radę, z dive'em wchodzi ten szósty level! Ten szósty level bardzo ładnie i mam już 2-1, więc zielone płoty teraz jakby przejmują prowadzone pod kątem właśnie killów. No, a w liczbie złota ciągle tracą około 300 do swoich przeciwników. No, zobaczcie Caitlynka, 30 last hitów, ma już jedną asystę, Ezreal 20 i ma jednego deada w plecy, więc ona zacznie tutaj jeszcze bardziej go kąsać i dominować na linii. Bardzo sceptelny, więc jeżeli chodzi o szóstej na linii, przeżywalność nie będzie większego problemu. Natomiast Zyrka zgarnęła z Vibe buffa, więc to jej się na pewno przyda do tutaj atakowania i po prostu spamowania tymi czarami w przeciwny podwójny tutaj lane.
zobaczcie. To jest to, co można zrobić z Vi. Kompozycja Vi Trash. Wygranie z latarką z Vi jest skuteczne, jak dla mnie, w 80, przynajmniej 90%. Także wystarczy, że on z tej strony rzuci latarkę tu, przyciągnie Vi do siebie. Vi na tej linii, jeżeli jest na równi ze swoimi tutaj ziomkami, w takiej odległości, to jest darmowy kill. Dosłownie. Problem może być na Zreal taki, że on jest mega mobilny, tylko aktualnie on nie ma flesza, nie ma bariery, więc to jest łatwy kąsek i myślę, że ta informacja też daje pewien komfort tutaj Vi, żeby podchodzić na dole. Nie wiem, czy wiedząc o tym, że tutaj warda nie ma, czy jest, bo to też jest pewna informacja, więc Vi tutaj czeka. Ona nie jest widziana przez zawodników zielonych potów, ale może o tym sobie zdają sprawę. Można to wyczuć czasami po zachowaniu przeciwnego teamu, że coś jest nie tak, że coś może za bardzo tutaj do nas podchodzą, chociaż mają na przykład mniej życia. To jest od razu można tak, a czyli robią na przykład bejcik, spróbują nas tutaj złapać w jakiegoś trapa. No jednak Vi nie załapała się na żadnego killa, szkoda, a szkoda. Tymczasem Thresh wykorzystuje sytuację, ładnie łapie nam tutaj Ezreala po jego skoku, po jego ala teleportacji. Też niestety za mało tutaj jest obrażeń, ale biega Hecarim, jak pamiętamy, jest bardzo szybki i oddają mu od razu, zobaczmy, z Ignite'em udaje się złapać killa i 2 do 2 już. Kolejny kill wpada w ręce lukrowych misiów. Tymczasem na środku, no Oriana nie radzi sobie najlepiej, ma równą liczbę last hitów, a Katarina tam jednak brak many. Daje jej komfort, że może dużo dłużej na tej linii stać i zadawać obrażenia konsekwentnie cały czas takie same, a Oriana się kończy mana i wtedy już nie może spamować czarami. Zostaje jej tylko autoatak. Musi skrupulatnie liczyć tą manę, żeby miała na ulti i tak dalej, i tak dalej. No więc 1000 złota przewagi mają tutaj już, no prawie że lukrowe misie. No a na dole dalej ta eskapada trwa, tymczasem na środku tutaj Vi łapie tą Katarinę. Katarina bez szans, nie miała gdzie odskoczyć. Czasami Katariny ratuje to, że mają warda i wrzucają gdzieś tego warda i skaczą na warda. Nawet gdyby tu była wizja, mogłaby skoczyć na miniona, tylko ciężko o wizję w tym miejscu, jak się tu jest na środku. Ale ward czasem Katarinę ratuje jeszcze, czasami widać. To jest podobnie jak z Lee Sinem. Lee Sin też ma te wardy w sobie, tymczasem na dole akcja, ładny debox, ale udało się Zyrze wyskoczyć. Niestety miała za mało życia, pożegnała się w związku z tym z życiem. No i mamy jeden za jednego w tym wypadku. Czy oni podchodzą pod smoka? Mają bardzo mało życia, muszą uważać. Hecarim tam wbiega, ale czy on nie jest zbyt miękki, żeby też tutaj polec? Tak, zostaje dobity, bardzo mało życia. Vi jest dobita przez Ezreala. Red buff na tej postaci. Ulti w dobrej linii, double killeza! Czy on jest w stanie to wziąć? On ma teraz double buffa, equalizer. Skąd się wziął ten Rumble? Proszę Państwa, 5-5. Czy będzie kolejny kill? Szkoda tej bariery, szkoda. Kolejny frag wpada w ręce zielonych potów. Do tego smok. Czyżby, czy oni są w stanie to zrobić? Wygląda na to, że tak, chociaż stracą tutaj troszkę czasu i życia. Jak reaguje Renekton? Renekton wie, że stało się coś niedobrego. Wie, że zawodnicy zielonych potów mogą podchodzić pod tego smoka, w związku z czym pcha ile może górną linię, pcha tą wieżyczkę. No ale niestety Renekton nie jest postacią, która zadaje jakieś większe ilości obrażeń. Także mamy smoka pierwszego w grze dla zielonych potów drużyny czerwonej. Zobaczmy dorobek złota poszczególnych graczy. Tutaj jest między innymi wszędzie porówno i ta przewaga nagle mikrowych misiów została przełamana oczywiście tym smokiem, który wpadł w ręce zielonych potów. Tymczasem Hecarim próbuje przytrzymać linię górną, póki jego towarzysz nie wpadnie tutaj z powrotem po wizycie w bazie i po tym smoku. Teraz czyli jeszcze spróbują razem coś tutaj złapać Renektona. On jest bardzo wolny, odpala ulti. No, widzę, że wymuszone troszkę to ulti, ale to jest rozsądna decyzja w takim momencie. Jest tutaj Vi, lecz ona nie jest jeszcze tak gruba. Nawet Renekton jest tak gruby, że próbować, myślę, tego Rambla pod tą wieżą dive'ować. Na pewno ich kusi wieża, w związku z tym, że ma mniej niż pół życia, ale Rumble świetnie sobie radzi swoim miotaczem ognia, jeżeli patrzymy na czyszczenie minionów. 6-5, co ta dolna linia nam troszkę przycichła. Tu jest typowy zoning, nie? Ezra nie jest w stanie. On tu traci tak dużo złota. Teraz ulti, po prostu tak puszczony, żeby go zmiękczyć, ale mam sytuację na środku. Bardzo ładnie wetuje, jest Katarina złapana. I to jest Vi, o której mówiłem. 6 level, odpalasz ulti, złapany to jest przeciwnik, zdecydowanie. Za dużo obrażeń dostała Oriana od wieżyczki, w związku z czym nieudany niestety ten gang. Tymczasem na dole jednak Caitlyn zostaje dobita przez ten podwójny lane. Widać dobre ulti Ezreala, musiał tutaj polecieć, jak i również pomaga go ten red buff.
jednak więcej tutaj wrażeń. Musiał być jakiś dobry burst, naprawdę dobry. Bo pod kątem takiego zonowania, połkowania tutaj radziła sobie świetnie ta Caitlynka, gdzie ma dwa razy więcej już last hitów. Także bardzo, to bardzo wyrównany meczek. Mamy tutaj 7-5. No jest tu Vi, świetny hak w idealnym momencie, ach ten timing, więc ściągnięta tutaj do zabawy Zera. Jeszcze próbuje, myślę, wziąć jeden za jeden, ale to się nie uda. Ten pasew nawet by nie wystarczał, aby ściągnąć Thresha z trzema barami życia. Czterema w zasadzie. 7-6 i mamy wyrównaną tutaj przepaść złota. Jest porówno, przepaść, nie ma przepaści, to jest dziurka, malutka dziurka, jeżeli na to spojrzymy. 7-6, 13 minuta. Mamy u góry teraz gang. Hegarim z red buffem. Ten Renekton, no ależ idealnie equalizer puszczony. Nie możesz biec po equalizerze. On zadaje ci obrażenia, slowuje cię. Czy wystarczy tego ultimate'a? Czy wystarczy życia, żeby dobiec do wieży bezpiecznie? Chyba nie. Zgarniają killa. Za dwa strzały z wieży zawodnicy zielonych potów. I teraz to oni zaczynają prowadzić pod kątem różnicy złota. 8-6. Co ta Caitlyn? Jak ona sobie tutaj radzi? Zobaczmy. Całkiem w porządku. Ona ma problem taki, że nie może dać się wciągnąć w taką wymianę bardzo agresywną. To znaczy Ezreal jest blisko, odpala ulti do tego zwierka. Tak ona przegra. Ona musi obijać tego Ezreala ile się da, nie dać mu się zbliżać do minionów. Na tym polega jej zwycięstwo. Ma już BF Sworda, więc damage jest też całkiem spoko. Na pewno to będzie betek jako pierwszy, bo blisko. Złapana Zera, no ale latarka ratuje ją bez większych złych efektów na dole. Tymczasem Vi, ona jest w takiej pozycji, że może tutaj próbować wskoczyć na Katarinę, robi to, czy będzie dive, czy jest ultimate, jest ulti puszczone. No tam poleciało też ulti Oriany i czy się uda, czy jednak Katarina dobije? Spalony musiał być spalony flash. Gdyby nie on, tutaj byłoby jeden za jednego. No a teraz pokazuje nam kamerzysta, czyli ta wbudowana kamera w spektaktorze lolowym w górę. Ale tam nic się nie dzieje. Tutaj spokój jak na grzybach. Vi zgarnia teraz red buffa. Pytanie, czy uda się na dół do tej jednej linii, jeżeli chodzi o zielone poty. No i tutaj muszą coś próbować ugrywać, ale nie, zobaczcie, Ezreal nie stanie, on musi z Q dobijać miniony, co spoko. Q Ezreal na mnie jest zawsze spoko. No a Caitlyn tylko uważa, żeby nie dać się złapać zerca. Głównie właśnie o to chodzi. Także 8-7. Mega zacięta walka o trzecie miejsce. Tu się może wydarzyć wszystko. To nie są te jednostronne wymiany, które mieliśmy wcześniej pokazane za pomocą drużyn Politechniki i Mysiów. O, jest Real teraz złapany. Zobaczmy, ulti, zyrki, leci wszystko właśnie w Caitlyn. Podrzucona zostaje bariera, odpalona, debox Thresha. No i czy się uda? Ezreal łapie strzał za swojego supporta od Caitlyn. Tam jest Vi w pobliżu, ale również biegnie Hekarim. Zobaczcie, on goni Orianę, ona całkiem sobie tutaj nieźle radzi. Czy Katarina tam będzie również schodzić? Raczej nie. Natomiast to wywołało gada z jeziora. Zobaczcie, Renekton z góry schodzi rzeczką. No ale pytanie, czy on nie chciał tylko przytrzymać linii na poczet tego czasu, który spędzą na dole, czy już się szykuje na smoka, bo timer smoka wskazuje nam 36 sekund do tego obiektywu. Także 8-7. No i na dole. Próbuje złapać zerkę, ale tam jest Vi, czy ona wejdzie od boku. Ma jeszcze troszkę cooldownu, jeżeli chodzi o ultimate. Spotyka Hekarima. Tutaj jest trzech zawodników lukrowych misiów. Gdzie jest Caitlyn? Czterech zawodników, przepraszam, tam. Hekarim ma bardzo mało się, ale próbują zabić Vi. Chyba to się uda. Ta Zera ma sporo obrażeń. Podrzucony tam zostaje jeden zawodników. Zielonych potem niestety. 10-7. 16 minuta. No i wyjaśniałem to. Nieudane wejście Vi. Do tego został zabity tam Thresh i mamy smoka. Czy to oznacza, ta akcja, czy ona otwiera jakby drogę do smoka? Bo widzę, że już zaczynają, zabierają się za nią. Czy będzie Steel? Rumble tu jest, Katarina tu jest. W zasadzie wszyscy zawodnicy zielonych potyw tu są. Normalnie są tu wszyscy, ale co z drużyną lukrowych misiów? Czy mogą podejść? Tam leci ulti, oczywiście Renektona wcześniej. No zabija tego Hekarima, więc oni są teraz bez smite'a. Ale tam również nie ma smite'a lukrowych misiów, czy oni odchodzą? No ładny equalizer, Caitlyn teraz w opałach, lubi uciec. Dobre ulti Katariny, 11-8. Tak, ależ to pomaga, te minione, gdyby ich tu nie było. Ale jednak nie decyduje się biec dalej. Ważniejszy jest smok, ten objective, on się zdążył zregenerować. Renekton, no niestety już bez swojego ultimate'a nie jest taki
taki twardy, nie jest już taki kozak. Czy uda się mu uciec? Raczej Rumble go dobije, chociaż ładny tutaj slice, bez minionu, więc nie ma na Dice'a tutaj cooldownu. On się próbuje jeszcze bronić, dobija go Ezreal, więc mamy 4 na 1. Co dawaj, co na to robi? Thresh łapie roślinkę Zyry. Zyra jest świetnym pikiem w związku z tym na Thresha. Pozwala tak stawiać sadzonki, że Thresh się łapie właśnie na sadzonki, a nie na którąś z postaci. O tym nie wspomniałem wcześniej. Miałem teraz tu pinka, zdając sobie sprawę, że nie ma wizji, przynajmniej w tym obrębie. Mógłby być tu gdzieś wart, ale go nie ma. Jeszcze przerzucają warda, żeby widzieć, co się dzieje za obrębem tutaj tej jamy smoczej. Czy Thresh będzie wskakiwał? Nie, jednak nie. Hak się kończy. Vi wskakuje, czy będzie dobry smite? Tam jest, nie, nie udało się zesmajtować. Rumble zgarnia smoka, więc zielone poty ze smokiem na ich korzyść. 13-8. Czy spróbują kogoś chociaż złapać? Straciliśmy smoka, to trzeba jakoś odrobić na pewno, myślą ruchowe misie. Czy będą gonić dalej? Jednak nie ryzykują jakiegoś większego follow-upu. No i na resztce życia tutaj niektórzy zawodnicy się recolują do bazy. Także zerko, wszystko działa. Tak, wszystko działa. W tle 13-8, 18 minuta. I meczek naprawdę jest nieporównany, chociaż tutaj widzę, że zaczęli na prowadzenie jakby wysuwać się nam zawodnicy zielonych potów. W góry chyba helpa potrzebuje Rumble. O, oczywiście, że tak, ta wieżyczka ma 114 życia. Kolejna fala może decydować o jej zniszczeniu i to będzie pierwsza wieżyczka. Jednak nie, na dole pierwsza wieżyczka zostaje zniszczona na korzyść drużyny lukrowych misiów. Muszą tutaj odrabiać to złoto, przynajmniej na obiektywach, jakim są wieżyczki. To jest zawsze sporna sytuacja, czy lepiej zrobić zawsze wieżę, czy smoka? Są różne opinie, różne się dyskutuje. Ja osobiście uważam, że lepiej zrobić smoka, bo smok się odrodzi i wieża już nie. Ale tak mówię, różnie to bywa. 13-8. Karim spotyka teraz Vi, ale tu jest Renekton, więc pytanie, czy tam się coś więcej wyjaśni. Rumble, czy on ma ulti? On ma ulti, jak je dobrze puści, to może to nawet się do czymś skończyć. Tylko Renekton dość gruby. Została zniszczona wieżyczka teraz na środku przez Caitlyn, z tego co widzę. 13-8 jest 2-0 pod kątem wieżyczek. Jak w ogóle stoi HP wieżyczek drużyny lukrowych misiów? Zobaczcie, te wszystkie wieżyczki mają ponad połowę życia. Najgorzej wygląda ta na środku. Ledwo ponad pół. U góry jest praktycznie full HP i tak dalej. Reszta drużyny ustawia się na górze. Czy chcą zrobić Rumble'a? Chyba ich decyzja jest na to, robimy wieżyczki. Czy zrobimy 3 wieżyczki, odrobimy masę złota, które straciliśmy na tym smoku. Przy okazji jednak trzeba bronić jakoś tę resztę turetu, więc Caitlyn zmierza na dolną linię. Czy uda się jej wybronić na Ezreala Zera? Nie wiem, ale na pewno będzie musiała uważać, że zostać złapana, zdajwowana. Tymczasem ten dive odbywa się u góry. Bardzo ładnie. Tutaj zabrana zostaje wieża, jak również kill Hekarima jednak na Thresh'u, więc Thresh za wieżę. To dalej się opłaca. Jeden dead za wieżę, to się dalej naprawdę opłaca. 14-8. 19-20 minuta. No i 1000 złota, 1600 przewagi, a wyglądało, że będą mieć ponad 2, prawie 3000 mieli przez pewną chwilę. No ale jednak te 3 wieże w ile? 3 minuty? Coś koło tego, to jest masa złota. Caitlyn musi stąd uciekać, to może być dive, z Zyrką spokojnie. Świetne sadzonki, idealnie złapana Caitlyn, ulti, jeszcze ulti Eza, podrzuconą Caitlyn. I ta bariera może nie wystarczyć. Czy Vi zdąży? No Kunie trafia, zabita zostaje tutaj oczywiście z pomocą flesza ta Caitlyn. I Vi, czy ona zgarnie? No chyba będzie atakery za atakery. Chyba nie jest w stanie uciec. Chyba jednak nie. Bariera do tego Hekarim. Chyba za późno. Jednak Shadow Thresh dobija nam tego Ezreala. Na resztę sił jednak Vi udaje się uciec z tego miejsca. 15-9. 21 minuta. Mamy zniszczoną tutaj jedną wieżę. Zobaczmy. Katarina teraz. Ignite. Fatalnie. Fatalnie to zagranie. Ale Zyra. Ona tutaj zadaje chyba najwięcej obrażeń. Double kill jednak Oriane. Świetna kulka. 15-11. No jeszcze próbowała sadzonką, więc niestety nawet trafiona ta sadzonka nie wystarczyła, aby został tutaj dobity ten zawodnik. 15-11. Naprawdę mega wyrównana giereczka. No, mecz o trzecie miejsce. Sądzę, że będzie taki tutaj zacięty bój między tymi teamami. Teraz mamy taką, wiecie, chwilę wytchnienia. Tak naprawdę Hekarik z double buffkiem. Ten skin. On gra na gitarze, jak się rekoluje. Oj, kamera mi uciekła. Rumble, zobaczmy na nas hity. On ma tutaj killa do przodu, ale jednak niestety został zabity 2 razy. Nie traci do niego tak wiele. Największa przepaść jest tutaj na attackery. 54 na skity, 50... No, 54.
nad Ezrealem. To wynika z tego early. Mówiłem, że będzie miał Ezreal ciężko. Ale bity mają całkiem spoko. I Zyrka ma 40 build power. Ona ma masę wardów, ma już maskę, podstawowe buty. Niech tutaj rozwinięty ten żółty itemek. I ona naprawdę robi tutaj kawał dobrej roboty, ta postać. Jednak się sprawdza całkiem spoko. Tylko zaczynam tak myśleć, co by było jakby na przykład zamiast Zyrki była Leona. Czy to by nie było bardziej rozsądne i lepiej się nie sprawdza, ale tutaj widzimy, że jednak Zyrka zawsze spoko. No bo Leona wystarczy, że piszcie ult, tam wchodzicie, jest dużo łatwiej niż ustawić dobrze sadzonki, dobrze tam się pozycjonować. Kakarin teraz spotyka Kate i to może skończyć się fragiem, jednak zdaje sporo obrażeń. No w porę wciągnięty ten zawodnik, nie dostał obrażeń od ulti, ale Equalizer jeszcze zmuszony do sfleszowania, więc 15-11. I było blisko, ależ było blisko. Dwa ultimate'y poświęcone po to, żeby spróbować zabić. Nawet ultimate przecież KKM nie ma, więc trzy ultimate'y, żeby spróbować zabić adekery lukrowych misiów. Niestety nie dorwali się do tego killa. Jest ta trzecia minuta. Czy będą podchodzić na wieżę? Czy jednak nie, bo widzę pewne pingi ze strony czerwonego teamu, żeby tutaj bronić. 30 sekund do smoka, to jest ważny obiektyw, teraz nie chcą go dać. Pamiętajmy, że wcześniejszy smok poszedł w ręce zielonych potów. No, latarnia odpalona przez Thresha. Czy on czyści tutaj wizję w jakikolwiek sposób? Czy on ma na sobie coś, co by mogło pozwolić? Ma czerwony kryształek, więc wardy może rzucać, ale nie ma niczego, co mogłoby odkryć, bo mamy cooldown na tych czerwonych latarniach. Muszą poczekać. Nie wiem, czy to będzie na czas. Tymczasem zielone poty wiedzą, że to się tutaj szykuje. Są tutaj już w całą piątką. Może dojść do niezłego teamfightu. Kto zainicjuje? Czy Zyra? Ona ma do tego świetną sposobność. Tylko wystarczy, że dobrze trafi. Widzą tych zawodników w tym krzaku. Tu jest też przygotowana tak strategicznie ta pułapka przez Caitlyn. No, S próbuje obijać przeciwny team. Jednak uskakuje z powrotem. Tutaj lantern był odpalony, żeby... Nie wiem, szukać warda, bo żeby zrobić coś z wizją. I mind game. Mind game, mega ważny obiektyw teraz. Kamień milowy gierki. Komu się uda? Jak ten smok się w ogóle potoczy? No, łapie tutaj Karima Thresh, ale czy będzie follow? Ależ daleko tam skoczył, ładny demon w środku tych wszystkich zawodników, dobrze tam poleciał ulti Zyry, ten Equalizer też świetnie, no i Karim zostaje zabity, na razie mamy jednego za dwóch, no i lukrowe misie wyglądają jednak fatalnie w tej walce. Katarina tutaj jeszcze resztką się próbuje walczyć i chyba przeżyj, tylko adekery przetrwał, to oznacza smoka darmowego dla drużyny zielonych potów, więc 2-4, w tym wypadku z tego zawodnika 2-3. Za trzech, przepraszam, wydawałem się tam ten Renekton nie przetrwał, 18-13. No i smok znowu dla zielonych potów, więc sobie znacznie lepiej radzą w walce o te obiektywy. Także 18-13. No i pytanie, kiedy kolejna wieża, bo pod kątem dorobku wież, to tutaj sobie świetnie radzą zawodnicy lukrowych misiów, tak? Oni trzy wieże zrobili w 3 minuty, te pierwsze w 3. Kłopot jest taki, że oni nie są w stanie teraz jakoś się skupić i dojść do którejś z tych trzech wież, które mamy głębiej. Natomiast zielone poty mają przewagę w złocie i ciągle mają tak jakby naszykowane te dwie wieże. Tutaj mamy mniej niż połowę życia i tą górną, więc teraz Rumble pcha górą, zobaczymy jak się skończy. Renekton chyba zmierza już w jego kierunku, tak jest. Zobaczymy kiedy on tam się finalnie pojawi, bo widzę, że już do niego dołącza Vi. I razem z tą Vi tutaj może się coś ciekawego podziać. Spójrzmy, czy będzie to po prostu odpuszczowanie. Vi czeka w krzaku, myśli, że tu będzie jakiś bejcik. Odpaliła lanterna, żeby zobaczyć, czy nie stoi na wardzie. Nie, nie jest widziana. Ale w momencie, jak wyjdzie, to od razu tą ward zauważy. 18, 13. Reszta pcha teraz środkiem niebieskiego teamu. A Caitlyn prawie, że 70 last hitów różnicy tutaj ma. 64 dokładnie. Bardzo na złoto. W złocie to jednak Ezreal dominuje. Zobaczcie, farma to nie wszystko, jak pokazują te statystyki. Największa różnica chyba między junglerami, z tego co widzę. I supportami też jest całkiem nawet taka 400. Na junglerach jest ile? 2000 coś. Więc tutaj Hekarim, no. Nice'u. No może w końcu się zgrupują, pokuszą o wieżę na środku.
czekam, zobaczymy zielone poty, już piątkę na tej linii. Ale czy są w stanie podejść, bo Oriana z Blue Buffem sobie będzie świetnie radziła, jeżeli chodzi o kasowanie tych minionów. Vi teraz się jakby wybiera na wraithy, korzystając z tej chwili nic nie robienia. Multi puszczone, tak żeby po prostu poszło. W teamfajcie ciężko się używa ulti Caitlyn, za dużo czasu zżera, więc czasem nawet spoko zużyć go, zmniejszyć przeciwnika, poczekać też 60-70 sekund na następny strzał. No ale przyjął go na klatę Rumble, więc to też jest no big deal. Zobaczmy, ulti Hekarima nie trafia nikogo, tam wypali ogniem, Oriana trafia tylko supporta, ale Zyrka już leży. Dobry equalizer mimo wszystko, Katarina bardzo mało życia, no i próbowała tam odpalić ulti, chyba leciało. Teraz chyba lukrowe misie są w lepszej pozycji, ale poczekajmy, bo Renekton nie chce podejść, on ma jeszcze sporo życia. Rumble, ale on dostał obrażeń, Blue Buff ciągle działa na Orianie. Jednak jeden za dwóch. Cały botlane zielonych botów został zniszczony. No i ciekawa walka, ciekawa, mega wyrównana. Trolują mnie tutaj. Nosorożo, to jest jeszcze widziałem konia, nosorożec mnie tutaj troluje. Nosorożce. Zobacz, Oriana teraz ściągnięta przez Thresha, musi uważać, bo Ezreal jest naprawdę mobilną postacią. Jest tutaj jednak Caitlyn w zanadrzu. Jak ktoś zna MC-ga, to nie jest MC-ek prawdziwy, to jest pożyczone konto. Nalanie zawsze spoko. Także 19-15. A gierka. Gierka strasznie spoko. Patrzę na tej temy. Ezreal ma tutaj już Katlasa. Na środku mamy podejście na wieżę i to będzie druga wieża, która wpada w ręce zielonych potów w tym wypadku. Minuta 40 to smoka. Jak popatrzymy. No i chwila wytchnienia, chociaż lukrowe mi się. Jakby się nie umiał zgrupować, takie mam wrażenie. Oni tak zgrupują się w piątkę, Vi nagle idzie na dżunglę, teraz puszuje dół. Tu się może wydarzyć w tym czasie tragedia, mega tragedia. No w zeszłym teamfightzie brakowało tego, żeby Hekarim dobrze wlądował ulti, on tam kompletnie nie trafił, wbił się, przeleciał przez nich, nie łapiąc nikogo. No i na razie mamy taką przepychankę, typową przepychankę, gdzie przy wyrównanej grze można dostrzec. 30 minuta, różnica golda jest praktycznie żadna. Mamy tutaj około 1000. Hekarim teraz próbuje łapać Orianę, ona się shielduje w porę i nawet nie do... Gania Hekarim tego zawodnika. Teraz Rumble próbuje też coś tutaj złapać. Co ta Vi jest totalnie out of position. Nie mogą tutaj dać się złapać w żadną walkę z zawodnikiem zwykłych misiów. 19-15. No leci ulti na Eza. Ez dostaje ładnie ulti. To się na pewno liczy. To pomoże przy walce, jeżeli do niej dojdzie. Czają się teraz na pewno na smoka. 23 sekundy do niego, nie będą raczej ryzykować żadnego wcześniejszego zainicjowania walki. No i Pinguar oczywiście zostanie tutaj wzięty. 31 minuta. Czy będzie podejście jednak na wieżę? Oni tak raczej będą przypływać środek smoga, ale czy aby na pewno pchają tą wieżę? Zdaję sobie sprawę, widzieli zawodników na dole czerwonego teamu, jest tu już Hekarim. Czy jednak to będzie błąd lukrowych misiów? No teraz uciekają, ratują się ucieczką. Dobry debok, który chce też zatrzymać resztę zawodników czerwonego teamu. No, Zyra, sporo obrażeń, Renekton skacze za nią. Mamy pierwszego killa, no ale tam też leci dobry equalizer. Zobaczmy, ginie tam Caitlyn. No i Rumble próbuje tu coś wyjaśnić, ale leży już trzech zawodników z zielonych potów. Ezreal też ratuje się miarocieczką. Nie został zapany z użyciem flesza. No i co ten Rumble? On raczej tu spokojnie wyspaceruje stąd. Tylko adekery poległ po stronie lukrowych misiów i tym razem to oni dominują w tym teamfightie. Czy podejmą się w związku z tym smoka? No, smok jest open, mogą go zrobić. Rumble już tam idzie, nie będzie raczej w stanie go wyfilować, także smok wpada w ręce lukrowych misiów. 3-2 w wieżach, 18-20, jeżeli chodzi o chwilę. I gra się nam jakby zwraca do punktu startowego troszeczkę, ponieważ nie ma żadnej różnicy. Żadnej różnicy w goldzie praktycznie nie ma. Znowu wyrównane zostało 500 zł, natomiast to jest nic, to nie istnieje.
tak naprawdę. Największa między postaciami różnica jest na... Czyżby ciągle na junglerach? To jest takie 1700 to czyste. No tu jest prawie, że 2000 też. Też takie 1700. No ciężko powiedzieć, gdzie ktoś najbardziej przeważa nad swoim rywalem. No i znowu chwila spokoju. Także 20-18. Czekamy, zobaczymy. Niech to się nam tutaj zakończy. 33 już pomału minuta. Czy będzie podejście pod wieżę tą na środku? Znowu taka próba. To próba bardzo ładna. Tam została zbita do połowy HP. Czy jednak teraz walka o Nashora się nam... Ze smoka przejdziemy do Nashora. Widać, że próbują zacząć. Wątpię, że zaczną. To było mega ryzykowne w takiej sytuacji. Ale mogą spróbować wciągnąć pułapkę. Walka na wizję. Kto popełni błąd? Kto zostanie złapany? Też masz świetną do tego predyspozycję, ale to nie jest takie proste, żeby kogoś złapać. Tak o, wprost, dobrze wskoczyć. Też ważny jest stan summoneru. Widzimy, że tutaj z tych flashów Renekton już nie posiada. Dobre ulti. Caitlyn, a niech ma, niech leci. W midlanera czy w adekery zawsze spoko. Szczególnie, że ma blue buffa ta Caitlyn. I powrót. Spuszowany środek, powrót. Nie ma tu Renektona, więc za bardzo nie mogą teraz kontestować pod Nashorem, więc może ten slot zwolni, zajmą go zielone poty, to oni będą czyścić wizję i tak dalej. Czemu oni tego pinka nie wzięli? Co tu się wydarzyło? Czy jednak będą gonić? Czy chcą zwardować tutaj dalej? Jest pingward koło pingwarda, nie? Spinkowali i od razu wracali. Nie chcieli może ryzykować tutaj czekaniem. Widzicie, też można jakoś spróbować zbejtować na tego pinga. No i oczywiście go tracą w związku z tym. Dwa pingwardy tak słodko sobie stały, ale niestety niezbyt długo. 20-18. No i Oriana teraz z blue buffem. No tam wchodzi Hekarim. Ale czy dobrze zainicjuje? Walka na mind game'y. Walka umysłów teraz. Kto popełni błąd? Kto się złamie? I dalej nic. Dalej nic tutaj się nie wyjaśnia. Zobaczmy. Leci kolejna kulka Oriany. Nie trafiona. Daj, jednak. Jednak Hekarima. I sporo obrażeń w tego zawodnika. Tak biegają lewo, prawo. O, i teraz może coś zacznie. Zobaczmy. Fatalnie troszkę moim zdaniem Hekarim wpada. Nikogo tam nie przycelował. Świetny debug stresza. No i chyba nam tutaj zielone boty popełnili. Fatalny błąd. Zostają zabijany. Jeden po drugim. Double kill Renektona. I czy uda się tu jeszcze złapać Ezreala? Zobaczmy. Świetny hack bez jakiejkolwiek wycieczki Ezreal. I mamy triple kill Oriany. Ależ ładnie. Ależ ładnie. Jednak lukrowe mi się. Zbijają Ace'a. To otwiera im drogę właśnie, albo tutaj w stronę Inhibitora. Mogli się wziąć za Nashora, powiedzmy sobie szczerze, ale decyzja jest inna. Jednak Inhibitor jest tutaj brany pod uwagę. Ale czy zdążą? Czy zdążą? Bo wiedzie, że zamiast Nashora, myślę, że Nashor byłby troszkę lepszy. I tak, zdążą. Spokojnie zdążą, dopiero teraz staje zera. Za 3 sekundy, 2 staje nam Hekarim, także Inhibitor został zniszczony, 2 wieże. No i Ace, masa złota. Zobaczcie, nagle nam się gra totalnie zaburzyła. A ja ciągle z tym pokazanym złotem, pokażmy itemy, co teraz zawodnicy sobie będą kupować. Widzę, że Renek to już są. Fajrem biega, Matiamata. Co Rumble składa? Relaje na slowy, Abyssal. No, myślę, że maska jest obowiązkowym itemem na Rumble'a. Ale Renek, no, czy on nie popełni jakiegoś błędu? Czy on nie będzie tutaj złapany? Hekarim jest mega szybki, ale nie ryzykują dalej. Problem jest taki, że muszą szybko wrócić i zacząć dalej walczyć o tego Nashora. On jest dalej tutaj pewnym zagrożeniem, jego odpuszczenie. 23-20. No i w końcu mamy jakąś taką większą przewagę, niżeli tam, nie, 2000 zł było może te 15 minut wcześniej. Treszu podejmuje walkę, on również ma Sunfire Cape'a. No, złapał teraz Hekarima, ale to on się z nim droczy. To widzę, że on się z nim droczy. Reszta teamu jest aktualnie u góry. Zabierają czas, tam jest dive. No i kolejny kill wpada
w ręce lukrowych misiów i do tego wieża, AD Carry musi ich uważać na to, żeby nie zostać gdzieś tu wysnajpiony. Rampy, czy on odpali przynajmniej Equalizer, żeby coś tu zgarnąć? Myślę, że jeżeli by... Znaczy Equalizer był odpalony wcześniej, przepraszam. Myślę, że żeby tutaj jakiś taki zabłąkany pocisk na przykład poleciał, to ta Caitlyn mogłaby się pożegnać z życiem, ale nie ryzykują, no bo nie są w tej chwili w stanie. No niestety oddają kolejną wieżę, 24-20. Zobaczcie, tu jest wizja, ale ta wizja jest teraz niepotrzebna do defensywy zepchnięci zawodnicy zielonych potów czerwonej drużyny. No i jaka decyzja dalej? Co tam się wydarzy? Vi teraz zgarnia buffa, kradnie go oczywiście. Może tak zrobić. Ezreal odpuszczowuje dolną linię. No i ja myślę, że dolna linia jest teraz taka najbardziej kusząca dla zawodników lukrowych. Zwłaszcza, że smok stoi za 4 sekundy. Za 3. Mogą go po prostu podjąć na lajcie. Bez... Chociaż nie, chwila, jak wezmą smoka, to może być taka mega chora, szybka decyzja zawodników zielonych po to, żeby iść na przykład na Nashora w tym czasie robić. Czasami są takie decyzje i czasami się to udaje. Tutaj niestety nie mamy podjęcia tak ryzykownej opcji. 3000 złota jeszcze i będziemy mieć 10 tysięcy przewagi dla lukrowych. Ładny gag Rambla, no i to fatalnie zostaje złapany. Jeszcze Equalizer próbuje się nim ratować, ale myślę, że szkoda tego Equalizera. Pytanie, może to przekuje jednak z tym Equalizerem w jakieś zwycięstwo z tego teamu. Tam odpalona została Zonia, no ale Katarina bardzo mało jeszcze zostaje zabita. Chociaż Ezreal z bardzo dużą ilością HP jeszcze biega, łapie z Hekarimę, jeżeli Oriana zostaje złapana. Jednak zostaną tutaj zabici zawodnicy, zobaczymy, jeszcze resztkami się próbuje ratować. Ależ ta bańka, ależ ta bariera. Dużo absorbuje obrażeń. Zobaczcie, ile tam damage'u. Quadra kill Oriany. Ależ place'y. I mamy Ace'a, kolejnego Ace'a. Przez chwilę wydawało mi się, że to jednak przegrają zawodnicy lukrowych. Dosłownie, ja myślałem, że tu jednak ten Equalizer nie jest taki bezsensowny i od tyłu zostaną złapani. Oriana była dosłownie na jeden strzał więcej. I chyba z chęcią tą grę. Chyba mamy jednak GG well play. Dwie akcje, dosłownie dwie akcje, które przeważyły o całej tej gierce. Także 1-0. Lukrowe mi się w tym best of three zdobywają. GG well play. Uff. A z mojej strony co? Brawa dla obydwóch tutaj teamów. Zrobimy sobie przerwy, nie wiem ile tam gracze potrzebują na kolejny mecz ten o trzecie miejsce. I pytanie, czy się podniosą.